Siema, witajcie! Dawno nie było filmu o królikach, więc dzisiaj coś wrzucimy. Co tutaj się dzieje ciekawego? Co tu słychać w naszej hodowli? Wicek. Tutaj mamy młode króliki. Tutaj mamy nadal tego samca, którego miałem. Tutaj mamy wykot. W sensie wykot. One są już duże, one mają już, kurczę, ze 6 tygodni będą miały. 5. Jakoś tak. Tutaj mamy samca. Tutaj mamy kolejny wykot i tutaj mamy też takiego młodego dosyć samca. I tu jest siostra właśnie tych samców. Ona ma tylko dwa króliczki. To jest jej pierwszy miot. No i nie wyszło jej troszeczkę, bym powiedział. No ale młodym królikom to się zdarza. I no i widzicie, na przykład ma oberwane ucho ten. O, tak. Samica podobno, jak młode się rodzą, pomaga sobie zębami. No i przenosi pewnie też do gniazda młode zębami w pysku i może się zdarzyć, że po prostu oberwie. Bo widać, że to jest po prostu oberwane ucho. Szarpnięte tak jakby. Czyli ta teoria, że tak powiem, na to może być właściwa. No. Dwa bardzo młode i bardzo duże, no bo są tylko dwa, no to mają bardzo dużo pokarmu, no i bardzo szybko rosną. Odważne, są wręcz za duże jak na swój wiek po prostu. Idziemy sobie dalej. Tutaj mamy samczyka, z którym jestem już dosyć długo. Myślę, że półtorej roku przynajmniej. Chodź, no się tu pokaż bliżej. Bardzo duży. Masa gdzieś, nie wiem, między 6 a 7 kg. Potężny pysk. Taki typowy baran. To jest ogólnie rozpłodowiec, także on się zajmuje przekazywaniem genów, że tak powiem. No a tutaj muszę troszkę poprawić, wychodzi mi tutaj z tego zawiasu. A z tej strony sobie otworzymy, bo tu można się dostać z dwóch stron. To mamy wykot, bardzo ładny wykot. Ta matka ma już chyba, to jest już jej trzeci wykot chyba, o ile dobrze pamiętam. Króliki równe, czyściutkie, równe praktycznie, nie ma żadnych różnic, bo czasami jest tak, że mamy 5-6 królików, a jeden jest bardzo malutki, albo dwa są bardzo małe. To się zdarza, na przykład właśnie tam się zdarzy, zaraz pójdę tam. No, ładne, równe barwy, tu mamy szarego, tam taki ładny czarno-biały, takiego jeszcze nie miałem, taki biało-czarny, ale taki przycieniony. Przycieniony biały albo czarny. Jak zwał. No. Lucerna. Bardzo zdrowa roślina do skarmiania zwierząt. Posiada białko, co jest w roślinach rzadko spotykane, tak?
No, doświadczona matka, bardzo fajna, umie pilnować młodych i karmić je odpowiednio, jak widać. Nauczyć je wszystkiego, tak? Bo to jednak dużo zależy właśnie od tego, czego matka nauczy młode, tak? Są lepsze samice i gorsze samice. Dobra, właśnie można zapatrzeć, tak można sobie tu siedzieć i patrzeć w te króliki. Tu mamy samczyka. Taki roczny właściwie, czyli młody jeszcze. Także samce ogólnie zazwyczaj, przynajmniej w mojej hodowli, są takie mniejsze niż samice. Wolniej nabierają masy, nie wiem, pewnie to spowodowane jest tym hormonami i tak dalej, zwierzęcymi. Ale później oczywiście przerastają samice i są większe, tak? Tylko trzeba im po prostu dać czasu. Czarny jakoś tam nie mam planów z nim związanych żadnych. Tu mamy kolejny wykot. O, gorsze światło troszkę będzie. Zaraz się tu oswoją, przyjdą. No, tutaj też matka chyba trzeci miod ma już. Czarna cała miod, matka. No i takie akurat się porodziły, żadnego czarnego chyba kompletnego nie ma. Też dosyć doświadczona matka, dobra matka. I te króliki są, że tak powiem, zawsze wszystkie, że tak powiem. Tyle co się urodzi, to się odchowa. Zazwyczaj ma 7 i tym razem też ma 7. Z tym, że właśnie jeden jest mniejszy niż wszystkie. No gdzieś tam jest schowany za nią. Także w tym przypadku mamy właśnie taką sytuację, że jeden jest malutki, tak? Aczkolwiek ja to nazywam, takie sytuacje nazywam często głupim królikiem. Po prostu w środku stada jeden królik jest po prostu taki niepełnosprawny, jakby po prostu, o. Krótko mówiąc, nie umie sobie znaleźć jedzenia, nie umie dopchać się do sutka, nie umie się odpowiednio odżywić, na przykład zje za dużo czegoś i potem ma problemy żołądkowe i tak dalej, i tak dalej. Tak zwany głupi królik, niepełnosprawny, który często po prostu umiera, powiedzmy, potrafi przeżyć nawet 6, 8, 10 tygodni, no i jednak umrze w pewnym momencie. Tak zwany głupi królik. Nie wiem, czy to właśnie taka sytuacja nie będzie, on tam jest. Nie będę ich tam przeganiał, niech se siedzą. Jak se siedzą. Te króliki już zdecydowanie inne niż tamte, z tamtego miotu. Już są takie inne, bym powiedział. Ale zadowolony jestem. Myślę, że będzie komplet. No, zobaczymy jeszcze co z tego jednego wyjdzie. No i tutaj mamy jeszcze samczyka. O, taki dosyć będzie fajny samiec, widzę. Taki żywy jest. Żywy jest. Zdrowy. No, jak tutaj próbuję go złapać, to naprawdę jest z nim problem i trzeba sobie umieć radzić. O, nie zdziwiłbym się, jakby nas to zaraz zaatakował.
broniąc swojego terenu. Dobra, no i co panie, majstry? To by było na tyle na dzisiaj. Cała moja hodowla na tą chwilę. Na razie nie planuję gdzieś tu jakichś rozrodów. Tym bardziej, że po prostu matki mają zajęcie, mają co robić, więc... Na razie, trzymajcie się. Do następnego. Hej.